Ta droga znaczy bardzo wiele ze względu na to, że tutaj do tej pory było błoto, praktycznie droga była nieprzejezdna w czasach jesienno-zimowych. Wieś się zmobilizowała i wspólnymi siłami z gminą Biała Podlaska i z mieszkańcami wsi, którzy bardzo ciężko pracowali, także czynem społecznym, wycinając krzaki i drzewa, doprowadziliśmy do tego, że ta droga upragniona przez dziesiątki lat jest. I z tego powodu się cieszymy, że właśnie dzisiaj zostanie oddana do użytku, chociaż już tutaj pojazdy się poruszają, ale prawda będzie oddana oficjalnie, będzie oddana także w jakiś sposób uroczyście i z tego powodu się cieszę jako przedstawiciel tej miejscowości. Droga przez miejscowość Młyniec, 650 metrów długości, prawie 6-metrowa szerokość jezdni, na podbudowie skruszywa 20 cm, asfaltu 5 cm grubości. Cała inwestycja była przeprowadzona przez Urząd Gminy. 450 tysięcy kosztowała ta cała inwestycja, w tym 60% do finansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Myślę, że nie za wielki odcinek, mały odcinek, a cieszy mieszkańców. Młyńcu rzeczywiście ta droga to jest takie otwarte okno na świat. Ona łączy miejscowość z drogą powiatową, która biegnie z Białej Podlaskiej do Drelowa, Międzyrzeca i tak dalej. Mieszkańcy są zadowoleni, zresztą z rozmów tego wynika, czekali na tą drogę dość długo.